Siemano, w kolejnym odcinku. Jestem już w Patagonii, wylądowałem. Jest jakaś 8:39, coś w tym przedziale. Już mam samochód wynajęty i teraz plan jest, żeby jechać do miasteczka tego głównego, El Calafate, bo lotnisko jest oddalone 20 km od niego. Zjeść jakieś śniadanko i jechać w kierunku lodowca Perito Moreno. Tam obczaić sobie lodowiec i zobaczyć, ile mi zejdzie czasu. Tam z tego miasteczka jeszcze ponad godzina drogi, później wrócić. Prawdopodobnie będę sobie jeździł tu po okolicy, obczajał. Dostałem od razu informację, żebym uważał na zwierzęta. Pytam się, jakie zwierzęta? A tu chodzi o lamy. Także zajebiście. Mam nadzieję, że trafię na lamy. Pan powiedział, że po prostu dać awaryjne, poczekać, aż sobie przejdą. Cicho, podobnie jak z owcami w górach, nie? Na tej samej zasadzie. Po prostu trzeba czekać, aż sobie przejdą, one tutaj rządzą i tu jest podobnie. Co do auta, to nie właśnie zmyli, że tam jest Kronos, to jest tipo, najzwyklejsze tipo. I to w takiej Turbo Bieda Edition, z tego względu, że on nawet nie ma lusterek z guzika, tylko trzeba tymi korbkami takimi, wiecie. Lusterko to po prawej stronie, no to trzeba albo mieć długą rękę, której nie posiadam, a jak nie, trzeba wyjść z auta, sobie przekręcić, wrócić, zobaczyć tak w kółko. Masakra. Ale ogólnie no autko brałem po prostu takie najtańsze, a i takie jest drogie, bo ponad 300 zł za dobę wyszło. Już z ubezpieczeniami, ze wszystkim. Tyle, że tu paliwo jest ponoć tanie, znaczy tanie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, bo to z tym paliwem też różnie jest, dynamicznie. W tym kraju w szczególności z dynamicznymi scenami. No szczerze mówiąc, troszeczkę się odzwyczaiłem z manuala. 20 km mam, znalazłem jakąś knajpę w mapie. Większość jest otwarta między 11 a 12 bardziej. Coś takiego, żeby kawkę wypić, już jaką bułkę, cokolwiek zjeść po prostu. Takie oto bagi na śniadanie, jeden z kurczakiem, drugi z szynką i jajkiem. Testujemy najpierw tego z kurczakiem, z sałatą. Tyle warzyw, to nie jadłem przez cały wyjazd. Bez szału, taka siódemka, może 6,5 nawet. Po tym drugim się spodziewam więcej. Ten lepszy, taka ósemeczka myślę. Do tego mam kawkę. Mam nadzieję, że się najem, jak nie to jeszcze empanada z domu wie. Te bagle jednak były trochę gorsze niż na początku oceniłem. Chyba jednak troszkę niższe, tak szóstka, siódemka jakoś tak mi nie podeszły. I ogólnie to już więcej nie zamawiałem tam, zjadłem tylko to, później po prostu coś zjem. Plan jest teraz prosty, jadę na lodowiec, Perito Moreno. Po drodze, jak będzie fajna miejscówka, to się zatrzymam. Po lodowcu jadę z powrotem tutaj do El Calafate, bo i tak muszę przez nie przejechać. Zrobić zakupy, jakąś wodę, jedzenie na jutro i tak dalej. No i jadę w kierunku El Chalten, mam 3 godziny drogi od El Calafate. Tam muszę po prostu na nocleg dojechać, bo rano będę szedł na trekking o jakoś 8 rano, więc no nie ma szans, żebym to przejechał rano, dlatego muszę to dzisiaj zrobić. I taki jest w zasadzie plan. Zatrzymałem się na punkcie widokowym. Widok na Lago Argentina. Lago Argentino w zasadzie. Pięknie to wygląda. Robi wrażenie. Idę właśnie na punkt widokowy. Taki pierwszy punkt widokowy. Jeszcze jakieś 8 km do lodowca, ale już go stąd widać. Także to jest taka pierwszy punkt widokowy, gdzie się można zatrzymać, gdzie można go zobaczyć z takiej najdalszej perspektywy. Jak widzicie, śniegu tu już jest sporo wszędzie. A tam daleko lodowiec. No, za wejście do parku trzeba zapłacić 10 tysięcy peso argentyńskich, czyli jakieś 15 dolców. No, obecny kurs jakieś 60, nie wiem, 3-4 złote. Myślę, że okej cena. Taka chyba optymalna, no. W Stanach się powyżej 100 wypłaciło wszędzie dosłownie. Także tutaj optymalna sprawa, myślę. On się pan pytał, czy mam drona. Powiedziałem, że mam. Widział, że w parku na domu nie można latać. Ja powiedziałem, że okej. No i tak. No już tam później na szlakach, na trekkingu, to już wyjdę, bo tam kogo nie będzie, można sobie nagrać. A tutaj zobaczę. Jak będą jacyś strażnicy parku, no to wtedy nie.
muszę patrzeć na podłogę, żeby się nie wywalić. No i pytanie właśnie, jak tam będzie dużo ludzi. Jak będzie dużo ludzi, to też raczej nie będę na przypale tym dronem latał. A jak wśród jakoś kameralnie, to nie ukrywam, że mnie kusi. Zobaczymy. No fajnie, bo mnie śladowy jest na dronie. No jak nie, no to trudno, będę miał jeszcze kilka innych ładnych miejsc na dronie, już tam na pewno będę mógł. No nic, zobaczymy jak to będzie. Tak się prezentuję tutaj z góry, na punkcie widokowym, już takim ostatnim. Tam dalej można zejść normalnie w dół i być bliżej, właśnie zaraz to poczynię. No te kładki to przepotężne są zrobione. Naprawdę ogarnęli temat. Zajebiście. Z tego co widzę, naprawdę nisko można zejść. Bo ogólnie tu się wjeżdżało bardzo, ale to bardzo wysoko, takimi serpentynkami w górę. Dosyć ostry podjazd. Te autobusy to ledwo przede mną dawały radę wjeżdżać. I teraz tu normalnie się właśnie tymi kładkami schodzi. Tu cały system tych kładek. Tam jeszcze w prawo się odbija. No, ciekawe. Jest około 5 stopni teraz. Jak lądowałem, było minus 1. Teraz jest 5 stopni i świeci słońce, więc dlatego jestem w bluzie, bo to słońce tak praży. To jest chyba najgorsze, co może być w takiej, jak jest 5 stopni, jest dookoła śnieg, jest niby zimno, ale to słońce sprawia, że jest, nie wiem, ponad 10 takie odczuwalne. Przynajmniej ja tak mam. Jest to dosyć takie irytujące, bo nie wiem, czy się rozbierać, czy... No, na kurtkę już mi jest w tej bluzie gorąco na przykład. Ludzie tu niby w kurtkach chodzą, no ale to ja się nie będę solidaryzował i pocił, no bez sensu. No, tu już fajna miejscówka, jeszcze jest lepiej. Nie no, sieć tych kładek jest niebywała. Jest godziny czasu zajmie, żeby obejść to wszystko. No może przesadziłem, ale jest 40 minut luzem, żeby obejść to całe. Ale już teraz dochodzę do super miejsca. Ale to będzie sztos. Nieprawdopodobny widok. Zajebistą właśnie robotę robią te tarasy widokowe. Jest to lepiej opakowane niż na Islandii, jak mam być szczery. Ciekawostka, że co jakiś czas słychać, jak pęka lód, tak trzeszczy dosyć głośno, nawet bym powiedział, że bardzo głośno. I tam się po prostu on kruszy, ale nie spada do wody. Albo inaczej, spada, ale bardzo rzadko, jeszcze nie udało mi się zobaczyć. Strzelał kilka razy, ale nie było tak, że się kruszy i spada do wody. A widziałem przed wyjazdem właśnie filmiki, gdzie no, ludzie mieli właśnie uchwycone, jak się kruszy taka spora część. Zgaduję, że to kilka ton. No i wlatuje do wody. Na razie tylko właśnie słychać, jak on pracuje, jak te takie pękanie słychać raz na, nie wiem, kilka minut. No teraz pod górkę, po tych schodach w górę, to już jest męczące. Jeszcze to słońce przeszkadza, jak nie wiem. Idę jeszcze na szybką nutkę do przodu i uciekam. Już grubo ponad godzinę chodzę tu dookoła. Polatałem dronem, także daję okejkę. Dobra, teraz sprawdzimy zegarek, tak grubo ponad półtorej godziny tu łażę. Ale szybko zleciało, masakra. No. Tu jeszcze lepiej wygląda, w sensie jeszcze lepiej, jeszcze inaczej, zupełnie inaczej. No, fajny tarasik tutaj jest, zajebisty. Dobra, jestem giga zadowolony. Naprawdę genialny jest ten park. W sensie chodzi o lodowiec, ale wyeksponowanie go naprawdę jest genialne. Będę powtarzał to słowo, ale naprawdę byłem na Islandii, tam oglądałem lodowiec. No to tam względem tego, co tu, no to w ogóle nie ma co porównać. Tutaj dużo lepiej. Przede wszystkim można było obejść z wielu stron, z różnych wysokości. Tam chodzenia było chyba z 5 różnych tras i tam od 30 do nawet godziny 15. No to słuchajcie, przecież to, tam można było i 6 godzin siedzieć.
Fakt, że to już było dosłownie mielenie tego samego praktycznie, ale ja prawie 2 godziny tam spędziłem. Przed sikaniem z jakimś sklepikiem z pamiątkami, no to 2 godziny ponad nawet, ale samego takiego łażenia to z godzinka 45 było. No to myślałem, że tam 20 minut max, a jak będę latał dronem, to że nie wiem, 30 parę, bo on mi na drona zejdzie. A ja po prostu tam siedziałem, robiłem zdjęcia, nagrywałem film, dronem polatałem, łaziłem co chwilę, zmieniałem trochę, wiecie, trochę sobie też podziwiałem, później w inne miejsca i tak dalej, z innej perspektywy, no po prostu nad tym widziałem, kiedy mi ten czas uciekł, no. I to świadczy o tym, jakie to jest genialne, no bo tak naprawdę, gdyby to nie było nic, no ale chłopie, żeś, kurwa, jest, no chłop mi na czułę, właśnie wyjechał, ale w ostatniej chwili zdążył, no nawet nie miałem gdzie uciekać. No i wracając, gigantyczne wrażenie na mnie zrobiło. Na Islandii jest o tyle gorzej, że nie to, że on jest niższy, bo to, że tam lodowiec, że on tam daleko, w głąb ma tą objętość, to jest chuj. To nie ma żadnego znaczenia moim zdaniem. Moim zdaniem ma znaczenie ten front, czy on jest wysoki, czy jest niski i jak jest szeroki, bo to robi wrażenie. A gdzieś on tam jest 5 km dalej, w głąb lądu, to tak tego nie widać. To nie ma moim zdaniem żadnego znaczenia. Jeśli chodzi o to, że co jest imponujące w tych lodowcach, to jest właśnie to, że ten przód, ten front jest ogromny, wysoki, szeroki, no i on był dużo wyższy niż ten na Islandii i przede wszystkim można było bardzo dużo bliżej się było, bo tam oddzielała ta woda i się z lądu go oglądała. Tutaj normalnie jest skarpa, która jest dużo bliżej tego lodowca, to jeszcze właśnie te chodniczki powietrzne, że można było sobie raz z tej, raz z tamtej, no po prostu jestem tak podjarany, jak to jest genialnie opakowane, naprawdę, po prostu sztos. Ja widziałem mniej więcej, czego się spodziewać po lodowcu, bo widziałem już na Islandii właśnie, a tutaj mnie wyrwało z butów, no zaskoczyło dużo bardziej, naprawdę obowiązkowy punkt, jak się jest w Patagonii, to po prostu trzeba to zobaczyć, nawet jak się jest w ogóle w Argentynie, wydaje mi się, że Patagonie to... Jestem krótko w niej, ale wydaje mi się, że to po prostu trzeba być. Po zakupkach, teraz prawie 3,5 godziny jazdy. Troszeczkę powinien nadrobić, bo tu takie proste drogi, to wali się stówą, nawigacja trochę wolniejszą prędkość sobie ustala, więc powinienem troszeczkę być szybciej. Jeśli chodzi o zakupy, no to na jutro jest problem, bo wychodzę koło 8 i muszę coś zjeść. W trakcie już chodzenia, w trakcie już trekkingu, bo tu mam ponad 20 km do zrobienia w górach, więc nie ma czasu na śniadanie, bo muszę od razu o świcie wyjść z prostego powodu, żeby mnie zmierzch nie zaskoczył, bo jednak nie jestem takim kozakiem w góry, żeby bez buforu sobie takiego czasowego wyjść w tą trasę. No właśnie, czego mogę zawrócić, ale wiecie o co chodzi, lepiej to zrobić po prostu. W ogóle tankowałem jeszcze przed marketem i taka ciekawostka, jak tu się w ogóle tankuje. Podjeżdżasz sobie pod dystrybutor, tam już stoi pan, pyta się za ile, ja mówiłem, że do pełna na przykład. Pan tankuje za was, ty nic nie dotykasz i płacisz sobie u pana od razu. W ogóle się tam nie wchodzi do środka, do sklepu, nic. Wszystko się odbywa przy dystrybutorze i tak naprawdę, gdyby nie to, że nie wiedziałem, jak to się odbywa, mogłem siedzieć w aucie i zapłacić bezpośrednio z samochodu, w ogóle nie wychodząc, nie ruszając tyłka z miejsca. To jest piękne i też na Barbadosie na pewno tak było i w Tajlandii też, bo z tego co pamiętam, też było tak samo. To nie jest tak, że w jednym kraju to jest tylko stosowane, tylko to jest tam w nawet sporej części państw stosowany taki system. No u nas to by nie przeszło z prostego powodu, że trzeba wejść do środka, wypić 2 dyszki na hot dogi, kolki, kurwa, piweczko, wszystko inne, no i biznes się kręci. Taka ciekawostka. A paliwko, złoty 45 mi wyszło za litr. Złoty 45. Wiadomo, że tutaj dwukrotnie na tym przewalutowaniu się oszczędza, na tym kursie nieoficjalnym, tak, ale nawet na oficjalnym to jest poniżej trójki. Ponad 2 razy taniej niż u nas. No, jak są u nas teraz wybory, czyli podaniało chyba już o 70 groszy to paliwo, to mimo tych obniżek u nas dalej to jest ponad 2 razy tańsze, no w przypadku nieoficjalnego kursu 4 razy tańsze. Poniżej złoty 50, masakra. Genialna sprawa. Jadę i patrzę, a tu lamy. Nazywane są guanaco. I co ciekawe, w tej śniadaniowni, pani powiedziała, że tego nie ma, ale właśnie były bajgle z guanaco, czyli można mięso z lamy normalnie tutaj spożyć.
Może się uda. Ciekawe, jak to smakuje. Tu jest całe statko, tam jeszcze daleko. No i tutaj jeszcze po lewej. No tak, by dobrze zliczyć, to tak z 20 sztuk będzie. Całkiem spoko, trzyosobowy, ale jestem oczywiście sam. Jak wtedy rezerwowałem, to to był w cenie takiej samej, jak jakiś mniejszy czy coś, więc po prostu wziąłem. Teraz mam jakoś więcej przestrzeni, łazienkę w pokoju. To jest jakieś podwyższenie standardu po Buenos Aires, jakby nie patrzeć. Dziewiętnasta, już jestem zameldowany, już w pokoju. Idę teraz coś zjeść i jak zjem, no to biorę się na przygotowanie plecaka na jutro, żeby to po prostu wstać, umyć się i wyjść. I na pewno się wcześniej położę, jestem jakiś zmęczony. No w sumie spałem z 3 godziny dzisiaj. Ja widziałem czerwoną mordę całą. Nie wiem, czy mi coś uczula, czy o co chodzi. No jeszcze tak się średnio czuję, ale jutro na pewno wychodzę na szlak, to jest pewne. Zobaczymy z jakim skutkiem, ale jestem zmotywowany do boju Polsko. No widząc to otoczenie, mam wrażenie, że jestem bardzo, ale to bardzo daleko od domu. O, ale ładnie tu jest. Mocno ziemi tutaj już w okolicy tego noclegu. I to chyba hostel taki bardziej. Cholera wie, jak to się teraz nazywa. Nie jestem aż tak na bieżąco w tych nazwach. Idę tu jakieś kilka knajpek, nawet dużo knajpek, nawet dobrze ocenianych. Widać, że tu jest taka... Znaczy no, nie widać, to jest na pewno. To jest baza wypadowa. O, zając. No, jest to baza wypadowa na Fico i na te tutaj okoliczne szczyty. Dużo właśnie tras trekkingowych i tak dalej. Także tutaj jest taka baza wypadowa. No i jest bardzo dużo, w sumie to miasteczko, to myślę, że 50% to są noclegi i 10% to są po prostu knajpki z jedzeniem dla tych turystów wszystkich, trekkingowiczów. Także myślę, że dzisiaj dobrze zjem. Mam nadzieję, bo jestem tak głodny. Te dwa bajgle, to przecież tylko to dzisiaj jadłem, te dwa bajgle. Nie, to były jeszcze takie średnie, to duże porcje to nie były. Klasycznie już empanadas testujemy. Niestety nie mam sztyców. Nie mam mocno, ale dobra. Ja jestem fanem tych empanadas, zdecydowanie. Jeszcze drugi to jest szynka i ser bodajże. Jest tak gorąco, poczek bucha. Jak słyszycie, mam trochę katar, ale no, jakoś trzeba sobie radzić. Uwielbiam. Milaneza, ale chyba zgubili ser i pomidory, ale już nic nie mówię, bo się i tak nie dogadam. Szczerze mówiąc, to bez smaku. To nie jest to udana pozycja, ale jak po sole to powinien być lepiej. Ale no, ewidentnie też tutaj nie zagrało. Nie mam pojęcia, co tam za potwór walczy w tle. Warczy, czy tam walczy. Jakiś kopara, nie wiem. Pycha, czy jakiś żwir, coś, nie wiem. Dziwne dźwięki. O, i policja, widzę nawet. Bzyczy niebieskimi sygnałami. Już nie wiem, co ja gadam. No, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Widzimy się co sobotę o godzinie 11. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Siema.